Witam wszystkich ponownie i z góry was przepraszam, jeżeli mój komentarz będzie nieco gorszy, niżeli zwykle to bywa, co, jak myślę, jest nieco ciężkie do osiągnięcia. No ale mniejsza z tym, w każdym razie... Ale oni głośno są. W każdym razie powód jest taki, że po prostu źle się czuję. Normalnie bym nie nagrywał dzisiaj, no ale muszę, bo nie ma już odcinków. Niestety, muszę nagrać chociaż jeden, żeby mieć cokolwiek do wrzucenia dla was. Oj, tak już pamiętam tę sytuację. Jak to zrobić, żeby oni mnie nie zobaczyli? Ktoś jest tutaj, w tym pomieszczeniu, i tam jest gość na końcu. Myślę, że wyczekamy to. O właśnie, bo on się odwróci. Teraz nie mogę wyjść, bo on mnie od razu zobaczy. Poczekam, aż on się odwróci i będzie szedł z powrotem tam, w tamtą stronę. I zaraz ruszymy zobaczyć, co się mieści tam, w tamtym pokoju. Teraz. O cholera. Leżeć. Wow, panie, co mi tutaj tak? No niestety. Niestety oberwałem. Tego nie było w planie. No ale... Mówi się trudno, prawda? Mówi się trudno. Jak widzicie zresztą, próbuję stosować coraz częściej tą taktykę strzelania im w nogi, bo wtedy upadają i mogę ich spalić, ale mam tylko 5 zapałek. Tu była jakaś pułapka, tak? Bo ja... Nie wiem, stanąłem na coś i nagle oni wszyscy mnie usłyszeli. Halo, halo? Co tu tak cicho? O tak, o tak, o tak. Wreszcie coś do shotguna. To się na pewno przyda. 1000 żelu, tak? Tak jest. Włączmy światełko, bo możemy, skoro nikogo tutaj nie ma, a nuż coś znajdziemy, czego bym nie zauważył. Statuetki żadnej nie widać oczywiście, a jakże. Te trumny mi się nie podobają. Jakby się zaraz tak otworzyło, jak ktoś z tego wyszedł, to by dopiero było. Byłaby nie lada heca. No, na pewno nie dla mnie. Snajperka. Ile mogę mieć? 5 tylko w magazynku naraz, także jest przeładowane. Czy mogę to otworzyć? Nie mogę. No trudno. Teraz cicho. Skradamy się. Szczurę. Halo, halo, czy ktoś tutaj jest? To jakieś dziwaczne drzwi do krypty. Tam jest więcej amunicji. Looks loose. Doprawdy. Co się dzieje? Wystraszyłem się. Ale jaki to ma sens? Czy jeżeli wy byście widzieli takie kamienne drzwi, przyszłoby wam do głowy, żeby mu odciąć twarz i schować sobie do kieszeni? Bo ja śmiem w to wątpić. Co się dzieje? Gdzie? Gdzie co? Okej. To tylko przeciąg. To tylko przeciąg. Wszystko w porządku. Cudowne zdjęcie.
niczego tu nie ma tak naprawdę, poza tym, że to jest amunicja? No chyba nie. No i trochę żelu. Dobra. Mam 15 tysięcy, czy ja dobrze widziałem? Czy ja dobrze widziałem? Tak jest, 15 tysięcy, czyli... Następnym razem będziemy się ulepszali, to ulepszymy naszą kuszę. Halo, halo, halo. To mi się bardzo nie podoba. Co to za miejsce w ogóle? Ktoś tu spał? Łóżko jakieś. Czy mogę tam przejść tak w ogóle? Nie mogę, bo chciałbym pozbijać tamte rzeczy. Chciałbym tam to pozbijać, no ale nie będzie nam niestety dane. A? O! Kluczyk! Co to za mięso w tym sejfie? Wolę nie wiedzieć chyba. O, a jednak mogę tam przejść? Nie mogę? Mogę. Świetnie. Zniszczmy to wszystko. No cóż. Zawiodłem się. Nie było tam niczego. Bardzo dziwne miejsce. Więcej żelu. To się przyda. Tutaj mamy co? O nie. Czyżby podpowiedź, że coś nas będzie za chwilę gonić? Troszeczkę tak to brzmiało. Troszeczkę tak to brzmiało, ja się boję. Wow, czekaj, wystraszyłem się. Muszę się rozluźnić nieco. O, jaka cudowna brama. Tak, ja patrzę, czy statuetki są gdzieś poukrywane, jak zwykle. Ale niestety nie widzę żadnej. Tutaj gdzieś jakaś mogłaby być w sumie. Ale pewnie nie będzie. Co się dzieje? Oh, shit. Co to jest? Jezu. Tak jak mówiłem, pamiętajcie, że dziś mój komentarz może naprawdę ucierpieć. Jeszcze raz was przepraszam za to. Ale mogę być drętwy, niestety. Źle się czuję. No ale nie będę się powtarzał, bo tylko was to będzie pewnie irytowało. To było bardzo subtelne. Czemu to jest tyle plam krwi, jakby to była jakaś pułapka? Nie podoba mi się to, naprawdę. I to tak bardzo mi się to nie podoba. Nie otworzymy tych drzwi, to jedno, przynajmniej pewne. O, słyszę save pointa. Bardzo dobrze. Co to w ogóle jest? Jakaś postać bez twarzy. Jak wszędzie jakieś szaty i tak dalej. Bardzo ciekawe. A tutaj jest save point już. Myślałem, że to figurka przez chwilkę. Głupi ja. O, tu coś można zrobić, no ale wolę na razie się ją wstrzymać. Pójdziemy do save pointu oczywiście.
z koopa. Okej, okay, Lily. Mieli córkę, tak? Sebastian i jego żona, rzecz jasna. No to wchodzimy. The worrying type, I see. Oczywiście. No to bierzemy gazetkę. Okej. Okay. A tutaj, o, też coś tutaj mamy. Kto tym razem? Chris Taylor. Okej, okay. Zobaczmy tutaj, czy coś się zmieniło. Czy może jakiś fragment mapy się pojawił znowu w naszym pokoju. No, aczkolwiek wątpię. Raz się pojawił, więc czemu miałby się pojawić tutaj po raz kolejny? Tak. Myślę, że tutaj chyba nie ma już po co wracać tak naprawdę do naszego pokoju. Tutaj też pozamykane. Nie, to nie, no to biegniemy. Trzeba mnie w ogóle kopnąć tych drzwi. Tych też nie mogę. Lecim, lecim, bo mamy dwa kluczyki. I użyjemy jeden tutaj. Lipa. Lipa, lipa. No właśnie, przeładowany i teraz można podnieść to. I jeszcze jeden kluczyk użyjemy. O, właśnie tutaj. Ale lipa. 10 naboi. Liczyłem na coś lepszego. Czy coś tutaj mi zostało? Tak. Co ja tu... Aha, nie. Czyli tylko to mam do podniesienia. Lipa, moi drodzy, lipa. Dwa kluczyki zmarnowane. Ale czas ulepszyć naszą kuszę. Mój znajomy ostatnio ciągle nie mówi, że powinienem ulepszyć kuszę, no to teraz. Teraz będzie się cieszył. Gdzie to było? Tutaj. I bierzemy harpuna. Za 10 tysięcy to jest na tańsze niż myślałem. Aż 80% obrażeń nam doda. To będzie spora różnica. O mój Boże! Piąty poziom kosztuje 50 tysięcy. To jest ogromna ilość. Jakie mam uzbierać 50 tysięcy? Ludzie. Nie zapisujemy. Czy jednak nie zapisujemy. Wierzę w checkpointy. Tak, wychodzimy z kopa, bo już wiemy, co tu jest. A nie ma tutaj niczego poza tym. Nie ma statuetek. No dobra, zobaczmy, co się stanie. It fits. To mi się nie podoba. Gdzie teraz pójść, co? Prawo czy lewo? Co jest po lewej? Jakieś rury. Jakieś rury i jakiś zawór. A tutaj? Co to jest? Randall. Boję się tam iść, tam jest ciemno. Chodźmy do góry. Chodźmy do góry.
bo jest tutaj jaśniej. Ojejś. Co to? Nie wiem. Lu? A, tam jakieś drzwi są. No dobra. No i możemy przejść dalej. Cóż tam się kryje? No ja nie wiem, czy mi się to podoba. Czyżby to był jakiś nowy przeciwnik? Prawdopodobnie. Ups. O. Chyba zginął, no właśnie, bo żel z niego wyleciał. Niepotrzebnie skręciłem zapałkę. Tylko 100 dają. Ja słyszę jeszcze jednego. Tutaj jest. Oni mają dwie głowy. To trochę wygląda, jakby nie opłaciło się im strzelać headshoty. I trzeba chyba w nogi jednak strzelać. Czy on żyje? Wszystko mu się rusza. Nie wiem, wolałem go spalić. Niestety mam bardzo mało naboi. Cholera. Cholera, niefajnie. Cóż to jest? Pojęcia nie mam. A, niczego tu nie ma tak naprawdę poza 5 nabojami do wzięcia. No okej. Dawno butelki nie mieliśmy, co? Co się dzieje? Czemu drzwi się otwierały i zamykały same? Nie ma tu niewidzialnych chyba, co? Mam nadzieję. Mam nadzieję. No halo, te drzwi są jakieś porypane. Tam ktoś jest, bo go słyszę. Chyba tam jednak na dole. Wow, ledwo. Czyżby zginęli? Tak jest. Czy wy to widzicie?
tu wisi normalne ciało, a to... Coś mu się stało, niestety. Mniejsza z tym. Jest cisza i spokój. Oj. Tak nie zauważyłem. Dobra, chodźmy najpierw tam, bo... Możemy w ogóle? Możemy, bo tutaj coś nam być może oni zostawili. Znowu te dziwne tutaj jakieś notatki i tak dalej. Chodźmy, chodźmy w takim razie. Świetnie. No tak, to ten... Co się dziwnie rozciągnął jak guma. To byłoby chamskie, gdyby ktoś tam teraz podszedł i pociągnął za tą dźwignię. Bardzo bym nie pochwalał tego czynu. Apteczka. Świetnie. W takim razie możemy... To. Tę użyjemy, tę. Bo to byłoby głupota, gdybym użył tamtej i bym nie mógł podnieść tej. Kolego, przestań tak się tutaj mi dziwnie ruszać. Czy mogę go uderzyć? Nie. Mniejsze z tym. Nie, to nie. Wychodzimy. A czy ja mogę wejść tutaj? Mogę. Nie patyczkujemy się z kopa. Toporek. Myślę, że się przyda bardziej niż butelka, bo to jednak jest one hit kill. Nie wiem, czy na tych dwugłowych to zadziała. To wygląda jak dziwna pułapka. Tam coś się świeci, ja temu nie ufam, widzicie? A no właśnie. Wow. Fuks. Granacik. Nic więcej? Nic więcej. Nic więcej, czyli to wszystko. Tak jest. No to... Kolejny. Ale ja się wystraszyłem. Aż wstyd. Podskoczyłem, ludziska. Żywcem podskoczyłem. Ty cholero jedna. Czy ja straciłem topór? Ja pierdzielę. Dobra, ja nie będę wracał po butelkę teraz, bo to nie ma większego sensu. Statuetki żadnej nie widzę, nie widzę. No to schodzimy na dół. Dzień dobry. Nic, czysto, świetnie. Cóż to był za stwór z sejfem zamiast głowy? Niczym piramida głowy Silent Hilla, tylko że z sejfem, czyli sejfa głowy. Jezu. Tylko się nie uduś. A tutaj jakiś dziwny wskaźnik jest. Co jest? Nie teraz. Chłopie, nie teraz. Ja tu mam problemy. Problemy innej natury, a ten mnie tu atakuje. Już? Całe szczęście. No dobra, czyli niepotrzebnie panikowałem. A, czyli on tutaj miał taki swój pokoik. Czekał cały dzień, żeby nas zaskoczyć. No okej. Tu niczego nie mam do zestrzelenia i tak dalej. Tutaj wygląda, jakby mógł zaskoczyć, ale... A, to są schody. Po prostu, tak? Tak. Nawet drabina jest. Amunicja. To
To się przyda. Ale mi się to wszystko nie podoba. Że hej. Checkpoint. Cudownie. Zastanawiam się, czy teraz może nie zakończyć odcinka, no bo mamy checkpointa, czyli gra się mi zapisała, a ja się nie czuję najlepiej, także myślę, że chyba wykorzystam tą okazję. A jutro ponagrywam więcej, kiedy już będę się czuł lepiej. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że mój komentarz nie był aż taki tragiczny, że da się to oglądać. Liczę na waszą wyrozumiałość, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.